Halo, halo. Druga część zlecenia fabularnego. Dałem mu zderek. Coś jeszcze w komorze silnika. Nie widzę. Teraz dajemy go do góry. I jeszcze do góry. Teraz idziemy w tą stronę i po prostu sprawdzam, czy na pewno mikrofon nagrywał. Dobra, jako że zlaliśmy cały plyn, teraz filtr. No i teraz zajmujemy się tyłem. Piasta 3 tam jest. Chora piasta 3. Bardzo ładne koła. Czy tak piast 3 i dwie podstawy sprężyny. No i takie zlecenie to jest. Trochę roboty, nie? A tu rdzawe jest. Płoś na pewno była sztywna. To też nie jest jakaś część. Taka, wiecie. Taka, że była chustka. Dobra. Tego zbyt duże do kupienia. Jest raptem kilka minut roboty. Czyli hamulca powinien kupić dwa klocki. Z tyłu piastę 3-3. Obejmy. Włoś napędową sztywną. Dwie podstawy sprężyny. Na pewno to. Dwie tuleje. To chyba tyle. Dobra, okaże się w praniu. Czyli tu będziemy mieli załatwione już. Czyli dobrze, wiem, 3. To też będzie zadanie. Tam chyba trochę więcej tulej będzie. Ale na pewno klocki hamulcowe wszystkie. Mam nadzieję, że jakieś następne zadanie będzie trochę bardziej. Nie łatwiejsze, tylko ogólnie takie, wiecie. Dobra, piasta 3. Kurde, trzymaj tak. Ale potrzymam ten mikrofon. Dobra, nieważne, już jest naprawiony. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. A więc teraz okej. Okay.
Okej, a więc teraz obejmę tam też tuleja przychodzi. Hamulec. Teraz. Które to będą tu? O, piasta! Piasta przednia. I łożysko. Łożysko. Nie, to w ogóle pożona śruba. Nasz. Część. Czyli z przodu na pewno wszystkie tuleje są do ukrócenia im życia. A raczej z cierpienia. Ja zdejmuję łożysko piasta. Czyli tak, cztery tuleje. Piasta przednia. Łożysko. Na pewno cztery tuleje gumowe. Jeszcze zaraz sprawdzę stan przekładni. Widać, że dobra. Ile jeszcze tulej zostało? Polski samochód z jednej strony. Piasta przednie. Trzy tuleje gumowe. Okej. Nie było w zleceniu, żeby pomalować, więc nie pomaluję. No bo po co? Okej. Aha, bo to jeździ na kołach Atlanty. Kurczę, szybko, szybko, szybko. Gdzie to tu leje gumowa? Serio? Na szczęście mogę to zdjąć bez zdejmowania koła. Na szczęście. Teraz trzeba naprawę na kraserię wylać nowy olej i płyn z przesyłki.
tyle z tego zlecenia. W ogóle ten zamów u mnie leżał trochę czasu. Dobra, czyli pierdolewamy. Albo może na szybko mu się uda. Mam jeszcze... Dobra, to w pierwszym filmie chyba będzie... tamta miniaturka, a w tym już chyba miniaturka z shopy. Tak mi się jakoś wydaje, że raczej zdążę. Bo i z tego zlecenia dostanę punkty plus minus 60 może. Możemy coś poprawić. Hehe. Nie, no poprawić może nie, ale porobić przy tamtym zleceniu. Co możemy jeszcze porobić? No na pewno możemy... coś przy zawieszeniu. Cztery tysiące zlecenia. O! Jest dodatkowy poziom XP. Ja tego na razie nie ulepszam. Znaczy, ile ja mam punktów? Ile mam punktów? Mam 6 punktów. A więc coś ulepszmy. 4 za to. Ale za Renewatora jest tylko 3. Tutaj też 3. Więc już wydałem punkty, ale już mam coraz więcej tego. Czyli tylko około 700 expo. Teraz patrzcie. Idziemy do stodoły. Mam tylko 4 stodoły. A nie mam więcej map. A teraz mam Renewatora 3, więc posyłaję trochę części. Potem będę mógł je odnawiać, czyli mniejsze wydatki na robienie samochodów. I pierwszy raz w stodole. Mamy super nowe, mamy Magnuma. Super nowe ostatnio remontowałem. Ale bardzo ładnie to wygląda. Oj, osiągnięcie wpadło. Mamy tutaj bandita. Bandita. Fajna latarka. Lata. Tutaj to dalej nie ma chyba czegoś. Nie, no nie ma niczego, co mnie zaskoczyło jakoś. Może w złomie coś fajnego. O, pokrywa sobie bardzo. Dobra, pójdziemy do drugiej stodoły. Kupimy jakieś tanie autko. Chciałbym tą kagurę tego Ripsana i tego Autino Lavetti chyba. Chciałbym mieć na nie pieniądze, żeby na następny odcinek się coraz więcej hajsu. No właśnie, jaki ten silnik tu jest? To jest elektryk. Więc to jest tylko jeden silnik. A do Ripsana, Miso wersja. Tylko Buturbo. Biorę Turbo. A nie, tu jest Buturbo. No to biorę Buturbo. Stodoły 3. Ale my się nie poddajemy. I co robimy? Nie znajdę jakiejś fajnej stodoły. O, chyba Takumi. Na pierwszy rzut oka nam się rzuca. Sakura Takumi. Tak? Takumi. Fajnie, zakręcić. I to jest ta wersja standardowa. Fajna zadbana za 15 tysięcy.
tutaj stoi 350 za 20. Ile? Toż to na tym. A co ja tu widzę? Dobra, idziemy na następny stodoły. Bo stoduła na stoduła. Zostało mi 200 stodoły do odwiedzenia, a więc lecimy. Wdropiłbym w sumie co mi wydropił? Dobra, nieważne. Duża. W kanałach niby 2018 te shopy były tak małe. To tam kilka zamodów mam było znaleźć. Maksymalnie chyba 4, a może 3. Biorę chyba. Nie, to był żart. Zależy co tańsze. Ten Bolt Cargo w wersji standardowej kosztuje 15 tysięcy. Ile? 44 tysiące? Halo? Nie. Bolt Cargo za 15 tysięcy wygrywa. Dobra, to będzie trzymać jeszcze.